Festiwal Teatru Otwartego rokrocznie przyciąga do świdnickiego rynku wielu mieszkańców. To nierzadko sztuka na najwyższym poziomie, na wyciągnięcie ręki, bo wprost wykonywana na ulicy. To powiązanie i pokazanie różnych form teatralnych, profesjonalnych i amatorskich, od spektakli scenicznych poprzez happeningi plastyczne, wykłady, dyskusje z nastawieniem na spektakle uliczne i nadaniu całości charakteru dynamicznego, ale otwartego dla każdego widza. Wśród artystów, którzy odwiedzili nasze miasto w poprzednich edycjach, jest Lwowski Teatr Woskresienia, Kijowski Teatr Uliczny, Teatr A, Wagabunda czy Akt. 3 dni tegorocznej odsłony festiwalu to przede wszystkim nowości, które nie powinny nikogo rozczarować. Nie zabraknie w tym roku cieszących się popularnością wśród dzieci atrakcji do tej pory zapewnianych przez Teatr Wagabunda. Tym razem w sobotę i niedzielę w godzinach od 16 do 19 strefę zabawy na świeżym powietrzu stworzą świdniccy animatorzy Ale Heca. Spektakle odbywać się będą w 4 miejscach: w sali teatralnej, obok trybuny, przy wejściu głównym do Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz obok fontanny. Na wszystkie prezentacje wstęp jest wolny. Radości, której serce moje gra.